planach przejście całej Orlej Perci. A jak co wyjdzie w planach się okaże. Ale to nie mam żadnych pieniędzy. Zegarki sprawdzone. No pomachajcie! Ledwo idą. Of the person that I thought I was, the boy I used to know. Godzina 9, a mamy czarny staw gąsienicowy. Dobra, on jest płakania zapierdalany. Nie ma czasu dzisiaj, no. To nie jest łatwo wyjść. Podchodzimy pod zawrat. Na początku nie było źle, ale robi się coraz bardziej ślisko. O, trzeba uważać. Always does. We watch as our young hearts fade into the flood, into the flood. Freedom. Czas 11:20. Zamarła turnia. Idziemy dalej. W słoneczku jest fajnie, ale jak jest cień, to jest ślisko, nie Kasia? Słynna drabinka, piękna, z pięknymi widokami. Katarzyna na kozie przełęczy. Max. To się tam będziecie jeszcze pierdolić? Malinowski, nie przeklinaj. Idziemy, gadamy. Słoneczko świeci. Generalnie nuda. Nuda, zobaczymy gdzie dojdziemy. Tak tu pięknie, wchodzimy na granaty. Słoneczko nam świeci. Szlak suchy. Można iść. Godzina 13:16. Czternasta 10, skrajny granat, ruszamy na krzyżne. O, o tam. Kasia! Śmieszna ta orla! Zeszliśmy z granatów. Idziemy na krzyżne. Ledwo żyjemy. Ja ledwo żyję. I Katarzyna. I gadamy sobie, marudzimy, żeby nam się szło lepiej, nie? Kośka? Dawno nie było pod górę. Idealnie. Cały czas w dół i niestety nie idziemy tam, tylko idziemy za spod górę. Ale chyba już końcówka, co? 15:27. Ponad już niedużo w górę, ale jeszcze daleko. Przynajmniej jest ładnie. Czas operacyjny 15:50. Tak jak mówiłem.